Dzień dobry. Tak jak wszyscy w kończącym się roku musieliśmy się zmierzyć z pandemią COVID-19. Okazało się, że znaczny odsetek osób zakażonych ma objawy lub zespoły neurologiczne. Dane z Wuhan opublikowane w kwietniu wskazały, że aż 1/3 chorych ma takie objawy. Czasem to były objawy dyskretne i przejściowe, jak bóle i zawroty głowy, ale czasem bardzo dramatyczne, jak neuropatia z porażeniem kończyn, stan padaczkowy, zapalenie mózgu czy udar mózgu. Zaobserwowano też znaczny odsetek chorych, który ma zaburzenia węchu i smaku. Musieliśmy się więc zmierzyć z nową jednostką chorobową neuro-COVID z bardzo szerokim spektrum objawów neurologicznych. Wyzwaniem było również leczenie pacjentów z przewlekłymi chorobami neurologicznymi, którzy wymagają stałego leczenia modyfikującego układ immunologiczny, na przykład w ramach programu lekowego SM czy leczenia immunoglobulinami. I Polskie Towarzystwo Neurologiczne wydało stosowne dokumenty wskazujące, jak należy postępować z chorymi wymagającymi tego typu leczenia. No, nie tylko pandemia zajmowała neurologów w kończącym się roku. W tle pandemii realizowaliśmy wyzwania codziennego życia neurologii. No i pozwolę sobie podsumować, co się wydarzyło. W zakresie epidemiologii Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia opracował w kończącym się roku dokument na temat epidemiologii stwardnienia rozsianego, który w niedługim czasie będzie dostępny w przestrzeni publicznej. Rzeczywiście znakomite dane. W zakresie poprawy organizacji pracy neurologów podjęliśmy pracę nad uporządkowaniem i skróceniem ścieżek diagnostyczno-terapeutycznych dla polskich pacjentów chorych neurologicznie. Środowisko neurologów prowadzi też pracę nad przygotowaniem pilotażowego programu teleporad dla chorych na SM. Pandemia pokazała, że szczególnie dla pacjentów z przewlekłymi chorobami neurologicznymi ta forma kontaktu może ułatwić funkcjonowanie z chorobą. Neurologia to dziedzina, w której realizowane jest wiele programów lekowych. Programy lekowe gwarantują pacjentom wieloletni dostęp do kosztownych, ale wymagających ścisłego monitorowania terapii. Myślę, że warto podkreślić sukces bardzo wymagającego programu lekowego leczenia chorych na rdzeniowy zanik mięśni. Populacja chorych na SMA liczy w Polsce 1000 osób. Na koniec 2020 roku było leczonych 680 chorych, w tym 310 osób dorosłych i 370 dzieci. Leczenie otrzymuje więc 90% populacji dzieci i 60% populacji dorosłych. W programie uczestniczy 29 ośrodków, a kolejne ośrodki planują przystąpienie do realizacji tego programu. Prace środowiska neurologicznego doprowadziły do uproszczenia istniejących programów lekowych, szczególnie dotyczących leczenia SM i leczenia spastyczności za pomocą toksyny botulinowej. No, należy podkreślić też wielki sukces pilotażu leczenia ostrego udaru za pomocą trombektomii mechanicznej. Mimo pandemii 3,5% chorych na udar jest leczonych w ten sposób. W Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej odsetek ten jest porównywalny. Tam leczonych jest 3,1% pacjentów, w Wielkiej Brytanii 0,5%, na Litwie 2,2%, w Niemczech 5%. Trzeba też podkreślić, że dzięki finansowaniu Ministerstwa Zdrowia wszystkie ośrodki realizujące pilotaż zostały wyposażone w nowoczesne systemy postprocessingowe. To są systemy, które poprawiają znacząco jakość decyzji terapeutycznych. Optymizmem napawa też zwiększenie aktywności naukowej w dziedzinie neurologii. Pan profesor Selmay znalazł się na liście 2% najbardziej aktywnych naukowców świata. Chcę też podkreślić, że Agencja Badań Medycznych przyznała 3 granty dla neurologów dorosłych. To jest dla pana profesora Rejdaka grant na realizację leczenia miastenii za pomocą kladrybiny, dla profesora Karaszewskiego leczenie udaru u chorych pod wpływem antykoagulantów. Wreszcie tu w Krakowie dostaliśmy grant na badanie zastosowania systemów postprocesingowych w neuroobrazowaniu chorych na stwardnienie rozsiane. W przyszłym roku chcemy zwiększyć dostęp do nowoczesnych metod diagnostycznych, do obrazowania, przedłużonego monitorowania rytmu serca czy badań genetycznych z wykorzystaniem technologii najnowszej generacji. Chcemy wprowadzać nowe terapie, na przykład przeciwciała monoklonalne, one są już zarejestrowane w migrenie, terapię genową w rdzeniowym zaniku mięśni.
Chcemy też wprowadzić nowoczesne rozwiązania organizacyjne. No, wierzę w skuteczność szczepionki. Wierzę, że zaszczepi się odpowiednia liczba osób, co pozwoli nam wyeliminować wirusa i wierzę, że będziemy mogli realizować wszystkie nasze plany. Dziękuję bardzo.